Cześć wszystkim, z tej strony Gosia i dzisiaj witam Was z mojej kuchni. Słuchajcie, jesteśmy znowu w kuchni, a to dlatego dzisiaj, że będziemy piec, słuchajcie, będziemy piekli rogaliki i to takie bardzo bliskie mojemu sercu, a mianowicie rogaliki z domu rodzinnego Małgorzaty. Tak się składa, słuchajcie, że w domu był przepis. Przepis, który mam, poprosiłam tatę, żeby mi przesłał. Najpierw poprosiłam mamę, słuchajcie. Mama szukała bardzo długo przepisu, bo przepis nie był używany w domu rodzinnym od chyba z 20 lat. Słuchajcie, odnalazła i tata, słuchajcie, użył technologii i zdjęcie przepisu mi przesłał. Nie wiem, czy tu widzicie. Widzicie? Jest to przepis jeszcze wydrukowany za pomocą maszyny do pisania, słuchajcie. I też na samym początku tutaj jest urwany róg i jest tylko napisane ½ mąki. Tata powiedział, że to jest 0,5 na pół kilo, mało mąki. Więc ja nie wiem, może miało być 1,5, on mi źle mówi. Zobaczymy, słuchajcie. Przepis jest taki właśnie, wydaje mi się, że on jest z lat 50. Jest bardzo pobieżny, o czym się dowiecie za chwilę, ale był on pieczony u mnie w domu, raz sama piekłam i wyszło, słuchajcie, piekłam, no myślę, że około, czekajcie, człowiek już taki stary, z 17 lat temu piekłam, widzicie, użyłam matematyki i wspomnień, wszystko wam pokażę, wszystko omówimy, będziemy piec. A jeśli już o pieczeniu i gotowaniu i o kuchni mowa, słuchajcie, ostatnio zaczęłam namiętnie oglądać Come Dine With Me. To jest angielska oryginalna wersja polskiego programu Ugotowani. I słuchajcie, ja to oglądam namiętnie, nawet sobie rzucam tak, żeby w tle grało. I wszystkie odcinki możecie znaleźć na All4, czyli Channel 4 na kanale 4. Ta aplikacja jest za darmo. W Wielkiej Brytanii. W Polsce nie jest dostępna. No i tu z pomocą przychodzi nam Surfshark. Słuchajcie, ja wam już kiedyś o Surfsharku mówiłam i powtarzam, bo warto. Surfshark jest to program, za pomocą którego zmieniamy nasze VPN. Za pomocą kilku kliknięć zmienimy miejsce zamieszkania, na przykład z Polski na Anglię. I dzięki temu możemy oglądać wszystkie angielskie programy bardzo bezpiecznie, słuchajcie, bo Surfshark chroni nas także, nasze hasła, usuwa pliki cookies, słuchajcie, pomaga zabezpieczać naszą prywatność w internecie, a dodatkowo daje przyjemność buszowania po necie i odkrywania nowych kanałów, słuchajcie. Mówiłam wam kiedyś o darmowej telewizji Pluto. Jak Pluto ustawi się na Amerykę, jest o wiele więcej filmów niż na przykład w Anglii, czy w Kanadzie, czy w Finlandii, czy w jakim innym kraju. Pluto amerykańskie jest naprawdę na dobrym poziomie. Możemy korzystać z Netflixa zagranicznego, słuchajcie. Gdziekolwiek ustawicie, tam jest dobry wybór filmów, seriali i muzyki. Dla mnie osobiście bezpieczeństwo tak, ale rozrywka, szczególnie w te zimowe dni, słuchajcie, dlatego pieczemy dzisiaj, bo słuchajcie, zima, chce się takie comfort food przy telewizorku, przy dobrym programie, w bezpieczeństwie, niech nas Surfshark chroni, słuchajcie. Czemu by nie skorzystać? Ja wam daję super promocję na kod Świat Gosi 6 miesięcy za darmo. Oczywiście linki zostawię na dole, sprawdźcie to. Czemu by nie wypróbować? Czemu by nie sprawdzić? A ostatnio, słuchajcie, mówiłam wam, że z Archiwum X jest tylko na Disneyu. Trzeba płacić. Na All4, tym kanale 4. Jedna z was, widzek, mi powiedziała, że wszystkie odcinki z Archiwum X są za darmo, bo ten kanał All4 jest za darmo, słuchajcie. Wystarczy mieć VPN-a, jak jesteście w Polsce. Wszystkie linki na dole. Ja polecam Surfsharka i pieczemy. Do naszego przepisu będziemy potrzebować 0,5 kilo podobno mąki. Mam taką, widzę, że używana. Nie wiem, co ja piekłam, nie wiem, co gotowałam, słuchajcie, ale mam mąkę zwykłą, bo tutaj bardzo dużo jest też mąk, już z proszkiem do pieczenia. To nu. Jest to zwykła mąka, margaryna. Jest napisane w przepisie, przepis starodawny, słuchajcie, 0,25 kilo margaryny.
Nie użyłam jakiegoś większego przelicznika. Mój mózg sam się domyśla, że 0,25 kilo margaryny to jest 250 gram. Uff, wiecie, nigdy nie wie. Człowiek się nie nauczy, stara baba, a nie umie. Pół szklanki śmietany, słuchajcie. Pół szklanki śmietany. Ja kupiłam taką, to jest śmietana. Też nie było napisane, jakiej śmietany, czy kremówki, czy rzadkiej, czy nierzadkiej. Ja mam normalną śmietanę, czyli tutaj jest sour cream, czyli kwaśna, zwykła śmietana. Ona jest gęstsza, taka powiedziałabym nasza osiemnastka. I tu jest 150 ml. Na oko wygląda jak pół szklanki. No to ta szklanka 300 ml chyba tak ma. 8 deko drożdży roztartych. I słuchajcie, znowu, w Polsce drożdże w kosteczce są popularne. Tutaj mogłam zajść do polskiego sklepu, nie pomyślałam. I mam drożdże w proszku. Jest napisane 8 deko drożdży. Tutaj jest 7 gram. A 7 gram, a 7 deko? Tu nawet 8 gramy deka? A z drugiej strony jest napisane, że jedna saszetka, to są dwie oddzielne saszetki, wystarcza na upieczenie jednego bochna chleba. Więc będziemy używać, no chyba jednej saszetki, na jeden bochenek chleba, więc chyba na jedną partię rogalików. Trochę marmolady i słuchajcie, specjalnie leciałam do polskiego sklepu, wzięłam dwie marmolady, bo jedną otwarłam. Chciało mi się słodkiego, słuchajcie, i wyjadałam. Bardzo dobra. Ja pamiętam, że u mnie w domu właśnie taką marmoladę się używało. Ona się nazywała marmolada twarda. Ta nie nazywa się twarda, ale jest tego podobnego typu. I wydaje mi się, że jeżeli użyjemy rzadkiej marmolady, takiego dżemu, on może się trochę rozpuścić. Więc starajcie się marmoladę twardą. Jajko do posmarowania i cukier kryształ do posypania. Ten kryształ taki trochę zmielony, no ale niech będzie. Przepis wydaje się prosty, więc go wykonamy, słuchajcie, z mąki, margaryny, śmietany i drożdży zagnieść ciasto. Będę zagniatać w tej misie, jakże już porysowanej od miksera. Pewnie rakotwórcze, w ogóle to wygląda jak długopisem, ołówkiem, aż się błyszczy. Nie róbcie tego, wyrzućcie jak się tak robi, nie bierzcie przykładu, bo pewnie dostanę komentarze, że to niedobrze. I ja w to wierzę, słuchajcie. Co ja mam tu zrobić? Pół kilo odmierzyć mąki. Dobra, słuchajcie. O nie! Baterie się wyładowały w urządzeniu technicznym, słuchajcie, tak zwanej wadze. 400. Ej, te pół kilo. Tata chyba miał rację, jak te pół kilo dużo jest. Aż za dużo, słuchajcie. Mąka jest. Dodajemy margarynę. Wygląda na to, że całą tą kostkę, 250 gram. Uff. Rozwikłajmy tą zagadkę raz na zawsze. Gram czy gramów? Patrzcie, samo się pojawia. Ludzie mają ten program. Program! Problem nawet. Poprawne zatem jedyne gramów. Słuchajcie, gram. Uff. Tak mówimy. Dobra. 250 gramów margaryny. I saszetkę drożdży. Wielny. Z tych składników zagniatamy ciasto i jest wyraźnie w przepisie napisane. Nie dodajemy do ciasta ani jajka, ani cukru. Słuchajcie, ta, a nie, margaryna, myślałam, że twarda, nie jest taka twarda, ale to... Przekażę, tylko powiem, bo wiem, że ludzie tu bardzo delikatni są na YouTubie. Ręce myte, słuchajcie. Ręce myte, delikatność. Ej, słuchajcie, tak sobie ugniatam, myślę, jakie suche to ciasto, jakie dziwne. Nie dodałam śmietany, słuchajcie. Trzeba jeszcze dodać z margaryny, mąki, śmietany i drożdży zagnieść ciasto. Także nie będzie chyba aż takie suche. Tak człowiek nagrywa, słuchajcie. Ale śmietana, powiem wam, ta jest kwaskowa, ale pyszna, to jest prawdziwa śmietana. Ja byłam wychowana na śmietanie z chlebem. Tak mój tata często podawał mi jako dziecko kawałek chleba i łyżeczką śmietanę. Chleb, śmietana, to jest też takie comfort food, słuchajcie. No powiem wam, bardzo duża różnica się zrobiła. Z tego suchego ciasta teraz taki klejuch jest.
To ma sens. Słuchajcie, wydaje mi się, że chyba już, patrzcie. Wszystkie cząstki ciasta się zebrały. Wygląda ok, nie przykleja się do ręki. O, teraz zaczęło pachnieć nawet drożdżami, słuchajcie. Jak były te drożdże suche, ja ich nie czułam. A teraz wyczuwam drożdżowy zapach. O. I teraz, słuchajcie, bardzo dziwna informacja w przepisie. Uformować kulę i włożyć do zimnej wody. Normalnie ciasto drożdżowe zazwyczaj daje się na kaloryfer, na piec, żeby wyrosło. Tutaj będziemy dawać do zimnej wody, żeby się, nie wiem, skurczyło jak penis na zimnie. Najpierw ciasto opadnie na dno, a po pół godzinie wypłynie na wierzch. Wówczas wyjąć je na posypaną mąką stolnicę, dość cienko rozwałkować, bla, bla, bla. No dobra, uformujemy kulę i włożymy do zimnej wody. Muszę przygotować zimną wodę, ale... Ale... I wrzucić ją do zimnej wody, słuchajcie. Mam tutaj trochę wody. Nie chciałam dawać do pełna, bo się podniesie poziom, ja wiem, bo to fizyka. O, więc trzeba więcej. Słuchajcie, to jest największy gar, jaki mam. Teraz nie wiem, czy on przykryje całą kulę. Teraz się panikuje. Słuchajcie, no nie wiem, dzyndzel tutaj wystaje. Może spłaszczę tą kulę trochę, słuchajcie. Może to nie będzie kula, a będzie owal. O, może tak będzie trochę lepiej, żeby to całe przykryło. O, o, no dobra. I zobaczymy, miejmy nadzieję, że wypłynie. Mówię pół godziny, nie wiem, przykryć szmatką, żeby w ciemności. Słuchajcie, bo to się przykrywa, ale do wyrośnięcia, a do tego. O, proszę, niech ma ciemno, ale przytulnie, słuchajcie. Dobra, to ja teraz idę gdzieś, do drugiego pokoju, słuchajcie. Słuchajcie, minęło pół godziny, zdjęłam szmatę, szmata się zatopiła w środku, była bardzo mokra, nie polecam. Również ta nasza spłaszczona kula nie wypłynęła, słuchajcie. Może powinniśmy dłużej czekać, no jest napisane pół godziny. Może dlatego, że jest spłaszczona, może jakby była kulą, to by wyszło lepiej. Ja nie wiem, słuchajcie, ale też nie chcę tutaj siedzieć do usranej nocy tak zwanej, więc będziemy kontynuować. Nastawię piekarnik na 180 stopni. W przepisie nie jest podana temperatura piekarnika, natomiast jest napisane: piec na złoty kolor w piekarniku nieco gorętszym niż do drożdżowego ciasta. Nie wiem, co to znaczy piekarnik gorący do drożdżowego ciasta, a ten jest jeszcze gorętszy, ale mój tata powiedział 180 stopni, więc słucham, bo może dobrze zapamiętał. Nie jest też napisane, na ile minut. Jest napisane, żeby były złote i to też mi tata powiedział. Nie wiadomo, będziemy obserwować. Ale żeby dojść do tego punktu obserwacyjnego i pieczalniczego, musimy najpierw przygotować nasze ciasto. I to będziemy teraz robić, czyli będziemy wyjąć na posypaną mąką stolicę. Stolicę! Do Warszawy, słuchajcie! Stolnicę dość cienko rozwałkować, wycinać niewielkie kwadraty. No dobra. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj dosyć dużo ciasta. Może na pół dam, bo będę rozwałkowywać. Słuchajcie, ciasto wygląda dosyć ładnie. Wydaje mi się, że chyba takie powinno być. Więc damy tak. Może obtoczymy w mące, żeby się wałek nie przyklejał. Słuchajcie, jest doświadczenie. Dobra. Mamy rozwałkować na dość cienkie ciasto. Słuchajcie, teraz mamy wycinać niewielkie kwadraty. Mają być kwadraty, więc tutaj muszę, no, uciąć rogi, żeby było ładnie. Chyba dobry. Ja nie wiem, będę wycinać mniej więcej... Mniej więcej takie kwadraty, słuchajcie. Może takie, a takie? Ten to może być za duży. Ja, słuchajcie, nie wiem, co to znaczy wycinać... Niewielkie kwadraty, to ten jest za wielki, słuchajcie, czyli niewielkie, czyli ten będzie lepszy. A teraz patrzę, że grube, czy to jest grube, czy cienkie? Teraz wygląda jak grube, ej! Teraz nie wiadomo. No to chyba takie lepsze, tylko teraz jest prostokąt.
Powiem wam, że jest niespodziewany obrót sprawy. Nie wiadomo, jak wyciąć kwadrat i czy ciasto jest cienkie. Słuchajcie, to jest chyba niewielki kwadrat. Tak wnioskuję. Czyli będę się posiłkować, tym jeszcze dowałkuję, on jest dosyć cienki. Dobra, mamy już pierwszy kwadrat, którym będziemy mierzyć. Słuchajcie, mam tutaj w tej chwili 8 kwadratów, bardzo dużo ścinków i jeszcze drugą porcję ciasta. Ja nie wiem, to chyba wyjdzie za 40 rogalików. Miały być niewielkie, są niewielkie, to jest chyba nieduże. Zobaczymy. Zobaczymy. Punkt kolejny. Każdy kwadrat smarować marmoladą i ukośnie zawijać, formując rogaliki. No jest napisane smarować, no co smarować, to chyba smarować. Tak napisałam. Czekajcie, ja spróbuję najpierw smarować. I co? I tyle? Też nie, nic nie wiadomo, słuchajcie. Ekscytacja. I ukośnie zwijać. Ale dużo mąki, chyba za dużo mąki, słuchajcie. Jakie małe! Ej, chyba muszą być większe. Co oni mi tu piszą, nieduże rogalki? Patrzcie, jakie tyci. Nie, no większe te kwadraty. Powiem wam, że rozwałkowałam tą drugą połówkę ciasta. Słuchajcie, to zaczyna wysychać, się rozwarstwia. Ja pomyślę, ale najpierw chcę spróbować większy kwadrat. Zwijanie po ukosie. Słuchajcie, wygląda z dupy. Ja nie wiem. Ja nie. To się nie trzyma kupy. Słuchajcie, ja to kiedyś zrobiłam, te rogale. One mi wyszły. Coś się dzieje. Po ukosie. Mamy rulona. Tutaj widać zakończenie, tak jakby rogala. I tak mamy zrobić różki. I co, lepiej? A czemu on się nie trzyma, słuchajcie? On się nie trzyma, rozkleja się trochę lepiej. Ale gówno, słuchajcie. Nic nie umiem na ten temat powiedzieć. Gdzie jest błąd? Ja nie wiem, wy pewnie wiecie. I znowu dostanę pełno komentarzy, co robię źle. A ja już pewnie tego więcej go piec nie będę, słuchajcie. Na co mi ten stres? Człowiek tylko sobie życie ukraca. Ja nie będę życia ukracać. Zapłacę, kupię gotowe z chemią. W sumie kupienie gotowego z chemią to też ukracanie życia, więc na to samo wychodzi. Czy ugotuję w stresie, czy kupienie zdrowe, ukracanie życia. Z tego marmolada wylazła. A idźcie, teraz za dużo marmolady. Co to jest? Obrzydliwy. Słuchajcie, tutaj ta partia to są prostokąty, słuchajcie, tak się ukroiło. Mówię, nie będę już ścinków robić, ale patrzcie, co wymyśliłam. Zamiast rogalików sedamy farszu, słuchajcie, nie będziemy żałować. O, patrzcie na to. Cyk, cyk, paczuszka. I normalnie widelczykiem, żeby to zakleić. O, a nie, ja się, powiem wam, coś mi nie wychodzą te rogaliki, ale paczuszki? Słuchajcie, magia. Proszę bardzo, tutaj mamy bardzo ładne paczuszki i najbrzydsze na świecie rogaliki. Jeżeli chcecie zobaczyć najbrzydsze na świecie rogaliki, to zobaczycie je dzisiaj po upieczeniu lub też zobaczycie piękne paczuszki. To, co jeszcze musimy zrobić, to obsmarować je. Wszystkie, zarówno obrzydliwe rogaliki, jak i piękne paczuszki, jajkiem, więc zróbmy to. Nie mam, słuchajcie, żadnego pędzelka, więc mam tutaj trochę papieru do pieczenia i po prostu będę tym papierem starała się. O, proszę bardzo, pięknie, nic nie widzicie. O, patrzcie. No pięknie, bezproblemowo. No i na sam koniec posypujemy górną część naszego dzieła cukrem. Jest napisane cukrem kryształem. Ten, tak jak mówię, trochę przemielony, ale powinno być ok. Cały czas jest cukrowy. To nie jest cukier puder, więc spoczylas i do piekarnika. Słuchajcie, nie jest napisane, ile trzymacie w piekarniku. Jest tylko napisane, żeby były złote kolorystycznie. Więc będę po prostu zerkać. Może najpierw dam sobie timer na 15 minut. One są niby nie grube, a grube, więc na pewno się w 15 minut nie przypalą. Fingers crossed. Lub też kciuki. No ale zobaczymy. Dajemy na 15 minut na razie i będę was informować o całościowym czasie. Słuchajcie, tutaj mamy efekty
pieczenia. Jak widzicie, są złote. Nawet nie wiem, ten jakby za bardzo złoty, już zbrązowiał, więc nie wiem z kolei, czy nie są za bardzo spieczone. Trzymałam je w sumie pół godziny, więc niech teraz ostygną i będziemy testować, żreć, posilać się. Słuchajcie, są. Położyłam na mój taki fajniejszy talerz. Ja z tego talerza bardzo lubię jeść minysy, paje, to mój zimowy talerz. I wszystko się na nim ładnie prezentuje, słuchajcie. Nawet jak tak trochę popękały, to i tak mają swój urok. Tutaj jest więcej. Więc jeszcze są ciepławe. Mama mówiła, nie jedz ciepłego ciasta, bo dostaniesz bólu brzucha. Gosia nie słucha, słuchajcie, pazerna i łakoma. Może za gorące? Ja nie wiem teraz, słuchajcie. Wezmę ten, co się rozwala, bo pewnie ostygł szybciej. Ciasto dobre. Myślałam, że będzie wysuszone. Nie jest wysuszone. Jest farsz. Powiem wam, że jest to bardzo dziwna kombinacja tego słodkiego nadzienia, tej marmolady z ciastem, które nie ma żadnego cukru. Nie dodawaliśmy ani grama cukru do ciasta. Cała słodycz jest w marmoladzie, więc jeżeli nie dodamy słodkiej marmolady, tylko grzyby, to będzie na słono, ale interesujące. Ciasto jest drożdżowe, jak wiecie, ale patrzcie, tak się kruszy, ono jest lekko kruche. Czy ciasto drożdżowe jest kruche? Kruche drożdżowe? Nie wiadomo, słuchajcie, powiem wam, że dobre. Nie pamiętam, czy smakuje tak jak w domu, pewnie tak samo. No mówię wam, ostatnio, co najmniej 17 lat temu jadłam. Na herbatę parzę, słuchajcie, to jest za gorący kawałek. No chyba podzielę się z wami tym przepisem na Instagramie, nie będę ukrywać. Mimo, że to domowy przepis, ale podobno chyba, tak mi się świta, że to chyba babcia dostała od kogoś przepis, czyli nie wymyśliła, czyli to nie jest taki rodzinny, dostany, więc się też podzielę, bo powiem wam, chyba dobrze spróbować. Nie są trudne w robieniu, jeżeli umie się je składać, jeżeli nie, to paczuszki, słuchajcie. Powiem wam, że na tych dostałam trochę złości, a na paczuszkach już nie. Tu jeszcze wam z lekka przybliżę, tak właśnie wyglądają, czyli piękne, piękne i powiem wam, smaczne, mi smakują, chociaż to ciasto jest, tak jak mówię, jest lekko takie kruche, więc do herbaty, o patrzcie, kruche, no już tu farsz wyłazi, a napakowane, nom. No dobrze, słuchajcie, pojedzone, znaczy jeszcze nie pojedzone, będę dojadać, pyszne. Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wy trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa! Słuchajcie, robię szybki update. Jeżeli nie wiecie, jak robić rogaliki, to i tak starajcie się robić rogaliki. Te paczuszki, którymi byłam podjarana, patrzcie, cały farsz jest w tej paczuszce i przez to jest bardziej słodki, tak tego dużo farszu. A w rogalikach on się zawija dookoła i neutralizuje słodkość i balansuje smak. Więc te też są dobre, ale klejuchy takie, a rogaliki pycha, ale tak zjem wszystko.